Dobry wieczór Państwu. I tak od razu by się chciało powiedzieć, a może lepiej zaśpiewać. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc i hopa wesołego i w dzień, i w noc. Kochane panie, wszystkiego dobrego, szlagierowe tulipany dla pań. Koncert telewizyjny specjalnie dla państwa. Eugeniusz Witek-Geno, witam serdecznie. Spotykamy się tutaj w Chorzowskim Centrum Kultury. No, przy pięknej okazji będą szlagiery. Słuchajcie, będziemy tutaj grali, a za kulisami... Pani się już zastanawia? Gdzie ci mężczyźni? Dzisiaj plejada gwiazd listy śląskich szlagierów. Jednym słowem, co by nie powiedzieć, będzie się tutaj działo. Czyli co? Będzie trochę miłości, będzie trochę pięknych słów o kobietach. No bo w końcu co? Kobiety są wyjątkowe i piękne. Pan się zgodzi? Pan też. No, mężczyzn tu jest wielu, no to ja myślę, że będzie okazja do tego, żeby panowie zaśpiewali wszystkim paniom 100 lat, tak? To jeszcze będzie okazja, to zróbmy tylko coś takiego. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat niech żyją nam. Panie, panie, 100 lat niech żyją nam. Kochani państwo, i tak moglibyśmy śpiewać do rana, a ja powiem państwu, że za chwilę wystąpią rewelacyjni faceci. Dwóch dżentelmenów, jeden z fryzurą podobną do mojej, drugi ma trochę dłuższe włosy, jeden Manek i mieszka w Niemczech, drugi Edek i mieszka w piekarach, słuchajcie. Chłopcy się świetnie dobrali i oprócz tego świetnie śpiewają. Co by nie powiedzieć, za chwileczkę dla państwa wystąpi zespół Edmans i dwa świetne szlagiery, Regina i Nasza Miłość. A dla państwa Edmans, Edek Sikora, Manek Potyka. Witamy, witamy serdecznie, przede wszystkim nasze kochane działchy. No. Słuchajcie, to będzie piosenka o miłości niespełnionej, ale takie miłości są najpiękniejsze, bo wiecie, między ustami a brzegiem pucharu. Nie wiadomo, co by tam się stało, gdyby ta miłość się spełniła, nie Manuś? Tak się złożyło, że mieliśmy wspólnie, ani wspólnie, jednakowo dziewczyna, która nazywała się, jednakowo, źle gadam, dziewczyna, która nazywała się Regina, nie była ona nasza wspólna, bo Edek miał swoja, ja miał swoja, nie? Kordy miał swoja Regina. Ale na ten temat powstał właśnie ta piosenka, ten utwór. Także nie przejmujcie się niczym, posłuchajcie Regina. O Regina, Regina, ja bez ciebie chyba zginę. W tej miłości bych cię zjadł, dusz ci przaja, tyle lot. Regina, Regina, ze zmartwienia mumusina, zgodłeś całkiem, pysk mi zblot. Przez ciebie rzek jest ziot. Chciałem od zawsze, odkąd pamiętam, oddać ci wszystko i z tobą być. Ty żeś nie chciała, a ja się męczył. Duszę próbował, nie wyszło nic. Potem myślałem, że mi to przyjdzie, że większe ciołchy pomogą mi. Nic nie pomogło, teraz rozumiem, tak jak chce los, tak musi być. O Regina, Regina, ja bez ciebie chyba zginę. Z tej miłości bych cię zjął, dusz ci przaja, tyle lot. Regina, Regina, ze zmartwienia mą łysina. Całkiem pysk mi splot, to przez ciebie rzek jest ziot. Chciałem od zawsze, odkąd pamiętam, oddać ci wszystko i z tobą być. Ty żeś nie chciała, a ja się męczył. Duszę próbował, nie wyszło nic. Jakbych był z tobą, góry bych dźwigał, może by mi się chciało żyć. Teraz mam inną,
jedne życzenie, żebyś przestała mi się śnić. O Regina, Regina, i bez ciebie chyba zginę. Z tej miłości bych cię zjadł, byś ci przejadł te lalon. Regina, Regina, ze zmartwienia mam łysina. Swój dubek całki, pysk mi zblok, to przez ciebie jest rzekciąg. Regina, Regina, ją bez ciebie chyba zginę. Z tej miłości bych cię zjąd, dusi przaja te lalon. Regina, 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 dusi przaja te lalon. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, w życiu to jest tak, że nawet jak się miłość spełni, potem jest piękny ślub, dziochy to lubią, to jest taka większa komunia. Potem różnie bywa w życiu, moi kochani. Te małżeństwa się docierają, ucierają. I teraz będzie piosenka właśnie o rzeczy najważniejszej w życiu, o miłości. Myślę, że tu są też tacy, siedzą takie panie, które na pewno się z tym co zdarzyło i może ta miłość się nie spełniła tak, miała się spełnić. Ale wszystko się powinno zawsze dobrze kończyć. Piosenka Nasza Miłość. Klaskamy zaraz.
nasza miłość? Czemu nie ma jej tu z nami? Może wszystko się skończyło niby razem, ale sami. Cieszy to, co dobre było, jeszcze boli to, co złe. Co się z nami porobiło? Czemu już nie kochasz mnie? Daj, uciekła nasza miłość. Może no ktoś ukradł ją, albo wcale jej nie było i zostanie. Dziękujemy. Edek Sikora, Marek Potyka, Kaj, uciekła wasza miłość, chłopcy. Przecież tyle tu pięknych dziewcząt jeszcze są w stanie się zakochać. Ale ta Regina i twoja łysina, wiesz, chłopie, niebezpiecznie. Ale Manek, tobie dobrze idzie, wiesz, casting balejarz robił, chłopie. Podejdźmy do mikrofonu. Bardzo proszę. Muszę powiedzieć szczerze, że się już nie krzyk może dwa lata. Ale nieźle wygląda, duże brawa. Dziękuję bardzo. Za to nasze piękne panie mają super fryzurki, a jeśli chodzi o tą miłość, to już było, wiesz, w raju, jak się Ewa zapytała Adama, kochasz mnie? Nie? A Adam tak patrzy dookoła, a kogo mam kochać? No, tu jest większy wybór. Tu jest większy wybór i tego się trzymajmy. Kochani państwo, oprócz tego duże brawa, Edmans. Co by nie powiedzieć, jest szalony wybór, tyle tu pięknych kobiet dzisiaj. Serce bije mi bardzo mocno, kochani państwo, tym bardziej, że za chwilę, drogie panie, powitamy na scenie znakomitego showmana i rewelacyjnego piosenkarza. Nie wiem, czy znacie taki zespół Elliot. Tak? W tym zespole występuje Tomek Calicki. Świetnie śpiewa, świetnie się rusza, w ogóle ma takie branie wśród kobiet. A co najważniejsze, to jest szlagierman i zaśpiewa dla was. Tomek Calicki ma świetne utwory, a dzisiaj zaśpiewa Jedno serce, dwie dziewczyny. Całkiem fajnie se to hop wykombinował. Jedno serce, dwie dziewczyny. Ładny trójkącik. Ale jak szlagiery, to szlagiery. Dlatego właśnie przed państwem Tomek Calicki, Jedno serce i dwie dziewczyny. Witam serdecznie. Witam wszystkich panów, witam oczywiście wszystkie panie. No i szanowny panie, chciałbym przy tej okazji złożyć wam serdeczne życzenia. Dużo miłości, dużo szacunku, na który na pewno bardzo, bardzo zasługujecie, o którym rycerze XXI wieku, czyli dżentelmeni, coraz częściej zapominają. Życzę wam również romantyzmu, który tak bardzo kochacie, oraz żeby na waszych rzęsach jak najrzadziej pojawiały się wasze troski. Zapraszam do pierwszej piosenki. Piosenka nosi tytuł Jedno serce, dwie dziewczyny. Serce duże, to nie martw się, zmieszczą
Dziękuję. Tomek Salicki. Jedno serce, dwie dziewczyny. Panu dziękujemy, dziewczyny zostają. Także no, nie, brawa, duże brawa. Świetne dziewczyny, Tomek. Dziękuję. Dobry wybór. Aj, drodzy Państwo, piękna atmosfera naprawdę w tym haceku, to by można posiedzieć dłużej. Koncert koncertem, ale co by nie powiedzieć, każda kobieta, zresztą wszystkie są piękne, ma trzy etapy w życiu. Pierwszy etap to taki, kiedy wkurza tatę, swojego tatę. Drugi etap to kiedy wkurza męża. A trzeci? Zięcia wkurza. I to już jest mamusia, ale żony, czyli teściowa. Kochani Państwo, dla tych teściowych, czyli dla tych pań, które przeszły te wszystkie etapy, gorące, gorące życzenia. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc. Pani pięknie śpiewa. Za chwilę zaprosimy na scenę, a panowie mogą zaśpiewać. Panowie teraz. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Co tak cicho? 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Panowie, bo włączę kroplówkę, na drugi raz głośniej. Duże brawa. Panie biją brawa. O. Znakomicie, ale chyba potrzebne jest coś na rozgrzewkę. Drogie panie, wyjdzie facet, który rozrywany jest na całym szlagierowym świecie. Oglądacie go w liście śląskich szlagierów. Ma świetne szlagiery i świetne teledyski. To jest Hop, który najdłużej na świecie stał w Łoknie i śpiewał. Wiecie, o kim godą? Oczywiście! Przyleciał tutaj z Düsseldorfu. Przed chwileczką helikopter wylądował na dachu haceku. Panie, panowie, gwiazda listy śląskich szlagierów, uwielbiany przez kobiety, Jasiu Rys. Witam Jasiu. Witam, Geniu. Witam wszystkie serdecznie miłe panie. W tak pięknym dniu jak ten dzisiejszy chciałem wam tak samo życzyć dużo szczęścia, zdrowia, jak najmniej trosk. I przygotowałem dla pani nowy utwór jeszcze niewykonywany, czyli dzisiaj premiera. Nazywa się Tęsknota. Mam nadzieję, że się państwu spodoba.
jesteś, gdzie poszłaś, czemu tu nie zostałaś, gdzie odjechałaś, powiedz. Nic z tego nie zostało, co Państwo, drogie panie, niezrównany Jasiu Rys. Dziękuję. Jasiu, dlaczego odeszła, powiedz. Ja to już muszę sam zapytać tej pani, nie wiem. Nie wiesz? Nie. No, zapytamy się na pewno po koncercie. Ja nie wiem, czemu te panie tak odchodzą od tych mężczyzn, szczególnie takich jak Jasiu. Duża brawa dla Jasia. Dziękuję bardzo. Na pewno jest na sali pani, która by chętnie do ciebie przyszła. No, miło. Kochani państwo, to był Jasiu Rys. Myślę, że się podobał. Ten facet potrafi zachwycić. No cóż, my tutaj dla was gramy. Myślę, że wszyscy czują się znakomicie na tym koncercie. A przy okazji powiem, że za chwilę wystąpi para. Tego gościa znacie jako szlagiermana niesamowitego. Zwykle występuje sam z gitarą. Dynamiczny, znakomity. Spędzili całkiem niedawno miesiąc miodowy. Zresztą ostatnio pewna córa zapytała mamusię: mamo, co z tym miodem z miesiąca miodowego z twoim tatem? Czy znaczy ze swoim tatem, nie? A mama mówi, no miód wsiąkł, a został ino stary piernik. Tak to jest, słuchajcie państwo. Oni przylecieli też z daleka przed chwilą z miesiąca miodowego. Świeżo upieczona para małżeńska. No, pierwszy taki koncert na świecie. Jacek Kierok ze swoją małżonką Jolantą dla państwa. Jacek Kierok i Jola. Barwami pięknych wzdłuż.
celny zabrzmi marsz. Ty tylko rzeknij słowo, to piękne słowo tak. Drodzy Państwo, Jacek Kierok i jego małżonka Jolanta. No, duże brawa panowie. Dzięki. Bardzo dobrze. A to wspaniały Jacek Kierok i Jola. Duże brawa. Proszę Państwa, szykuje się porcja niebywałych emocji. Taki nasz prawdziwy Julio Iglesias. Śpiewa w czterech językach. Mówią o nim niesamowicie przystojny facet. Nawet faceci mówią, że przystojny. No i to jest ciekawe, kochani Państwo, pełen luz, znakomita sylwetka i co najważniejsze, piękny, głęboki głos. Panie, panowie, wiecie, o kim mówię? Jacek Silski! Dobry wieczór. Witam. Panie, dziękuję Ci, Geno, za tą zapowiedź. Ale po Twojej zapowiedzi właśnie zawsze jestem bardziej zestresowany niż wyluzowany. Duże brawa, ale proszę. Dziękuję. Odstresujemy Jacka, a Jacek zaśpiewa, gdzie odnajdę ślad. A ja chciałem tylko oczywiście przy okazji przed piosenką złożyć wszystkim paniom wszystkiego najlepszego. Będąc teraz na koncercie w Niemczech, z którego właśnie świeżo wróciłem, słyszałem taką piękną myśl i tą myśl chciałbym paniom przekazać. Bo panowie zastanawiają się przez dłuższą część życia, jak, w jaki sposób zrozumieć kobiety. Otóż ktoś mądry, i to myślę, że każdy z nas pod tym się podpisze, że kobiet nie trzeba rozumieć. Kobiety wystarczy kochać. Pięknie, dziękuję. Gdzie odejdę ślad? Drzwi. Porankiem chciałaś suszyć moje łzy. Mówiłaś, miłość jest jak wielka gra. Ona jedna szczęścia drogę znała. Ciemna noc maluje twoją twarz. Ciepło naszych spojrzeń zatarł czas. Gdzie jej szukać mam? Gdzie odnajdę ślad? Jak samotny żagiel wiatr mnie gna. Każde słowo tak boli. Samotność budzi mnie. Każdy sen niepokoi. Okna znów bije deszcz. Moje serce tak boli. Bez ciebie pusty dzień. Dusza moja w niewoli. Wciąż szukam drogi swej. Wszystko to, co dał, tęsknotą mierzę całe życie swe. Jedna myśl pozwala tylko trwać.
jedna prosta, ciepła myśl o tobie. W kroplach deszczu widzę twoją twarz. Ciepło naszych spojrzeń zatarł czas. Gdzie cię szukać mam? Gdzie odnajdę ślad? Jak samotny żagiel wiatr mnie gna. Każde słowo tak boli, samotność budzi mnie. Każdy sen niepokoi, w okna znów bije deszcz. Moje serce tak boli, bez ciebie pusty dzień. Dusza moja w niewoli, wciąż szukam drogi swej. Ale mamy tutaj całe mnóstwo atrakcji. Kapitalnie się składa, bo takie rodzinne spotkanie szlagierowe tulipany dla pań. No jest okazja, 365 dni w roku możemy świętować święto pań. Zgadza się, panowie? Kochani państwo, ale za chwilę znowu będą brawa, ponieważ na scenie pojawi się niesamowity gość. Otóż opanował rynek włoski, ostatnio śpiewał Bella Italia, ale ten synek, mimo to, że z Dąbrowy Górniczej, richtig godo, że na Śląsku są najpiękniejsze frelki i najfajniejsze dziążki, no i nawet najfajniejsze matrony świata. Bestusz, ja myślę, że za chwilę wyjdzie i państwa oczaruje, oczaruje szczególnie kobiety, bo będzie to, proszę państwa, Mariusz Kalaga z Czerwoną Różą. Szanowny panie, szanowni panowie, mimo że wieczór jest tulipanowy, ja chcę dołączyć do tego bukietu czerwoną różę. Róża czerwona. Cały dzień trzymam w ręku kwiat, być może pierwszy raz trafię dziś do twego serca bram. Róża czerwona jak aksamit była pamiątką wspólnych dni. Razem śpiewały nasze serca. Melodia jeszcze brzmi. Róża czerwona jak aksamit znów przypomina tamten czas. Póki żyjemy wspomnieniami, miłość ma szansę życia w nas. Wiele ciepłych chwil naprawdę dałaś mi, wciąż pamiętam oczu twoich błysk. Chciałbym bardzo tak, by wrócił tamten czas. Życie daje szansę tylko raz. Róża czerwona jak aksamit była pamiątką wspólnych dni. Razem śpiewały nasze serca.
przypomina tamten czas. Póki żyjemy wspomnieniami, miłość ma szansę życia w nas. Śpiewamy! Róża czerwona jak aksamit była pamiątką wspólnych dni. Razem śpiewały nasze serca. Niech ta melodia jeszcze brzmi. Róża czerwona jak aksamit znów przypomina tamten. Szanse życia w nas. Róża czerwona jak aksamit. Mariusz, rozmawialiśmy we foyer, podziwialiśmy dzisiaj piękne kobiety. No i Mariusz mi mówi, że kobiety dzielą się na te grzeczne, to są te, które mają pracę, tak? Na niegrzeczne to są te, które mają sponsorów. I oczywiście mądre to są te, które mają biznes. A co, tak byś, jest. Co byś do tego dodał? Do tego bym dodał to, że są zawsze szczere, piękne, prawdziwe i mam nadzieję, że przez te 365 dni w roku będą tak radosne jak dzisiejszego wieczoru. Brawo, kochane panie i panowie. Duże brawa. Duże brawa. Dziękujemy Mariuszowi. Róża czerwona. Kochani państwo, no dzisiaj też wiele pań ubrało się na czerwono. Widzę ten błysk w oczach. Drogie panie, ale wy nas tu kręcicie dzisiaj, tak jak my kręcimy tymi szlagierami. I fajnie jest. I życie jest pełne niespodzianek i szlagierów, dlatego szlagierowe tulipany dla pań i koncert telewizyjny dzisiaj w Chorzowskim Centrum Kultury. Kochane panie, kochani panowie, Tomek Calicki z zespołu Elliot, niczym ten Elliot Ness z Chicago. Wiecie, był taki gość. On za chwilę pojawi się na scenie. Zapraszamy, Tomku. Zapraszamy. Duże brawa, no proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Facet nas chwał i dwie dziewczyny. Muszę powiedzieć, że jedna to debiut córeczki, tak? Tak, oczywiście, Agnieszka. To ta blondyna. To ta blondyna. I druga dziewczyna? Druga dziewczyna to Sandra Wieczorek, przyjaciółka zespołu. I patrzcie, panowie, jak one pięknie te rączki trzymają. Tomek Calicki trzyma mikrofon. Ja trzymam formę i kondycję, chociaż jak wchodzę na wagę, wciągam brzuch, wiesz, 5 kilo zawsze mniej waży. Tak? Tak, ale muszę zawsze... spróbować, wiesz? Dobre to jest. I dobra. Wagę widzę, chłopie, wagę. Aha. A teraz widzę, że będzie szlagier, dlatego spełniona tęsknota i Tomek Calicki. Dla wszystkich państwa. Można się pobujać. Śpisz, dziś dziękuję ci.
kiedy śpisz, dziś dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Kochani Państwo, Tomek Calicki i dwie piękne, szlagierowe dziewczyny. Duże brawa proszę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Spędzamy tu bardzo sympatyczny czas i ja myślę, że moglibyśmy tak do rana się bawić, no i pośpiewać sobie razem, no ale na to przyjdzie jeszcze czas. Mamy wykonawców już tutaj za kulisami. Kochani Państwo, no i atmosfera robi się bardzo, bardzo gorąca. Zresztą on tak śpiewał pięknie, zrobiło się nastrojowo, to od razu mi się przypomina takie 20-letnie małżeństwo. Leżą pod kołderką, atmosfera taka sexy. No i ni stąd, ni zowąd, od dłuższego czasu nie było nic, a mąż wkłada rączkę pod kołderkę, przytula się do swojej żony i tak leciutko pod nóżkę, tutaj pod plecki. Ona bardzo zdziwiona, ale zadowolona niesamowicie, nie? I nagle je runie przez to. No mówi, Hyniek, co się dzieje? Nic, znalazł rzech pilota. Kochani Państwo, ja myślę, że każdy w swoim życiu znajdzie swojego pilota, ale miłość jest wieczna i życie jest fajne, dlatego bawmy się i kochajmy się. A co by nie powiedzieć, jak o miłości to jest facet, który o niej śpiewa pięknie. Jasiu Rys za chwilę pojawi się na scenie. Zapraszamy i oczywiście jego szlagier proszę z niczym nie kojarzyć. Aparacik. Jasiu Rys! Ukazuję się przed wami, by was zabawić kupletami. Dziś trzeba spekulantem być, ażeby jakoś takoś żyć. Jestem z zawodu fotografista, z mojego fachu specjalista. Rozmaite zdjęcia robię ja, wdówek mężatek ślicznych pan. Gdy piękna pani się tu zgłosi, by zrobić zdjęcie o to prosi. Ten aparacik stawiam wzdłuż i robię zdjęcia raz, dwa już. Mój aparacik jest znakomity, przeważnie go lubią młode kobiety. Mój aparacik jest znakomity, przeważnie go lubią młode kobiety. I tu w tej naszej parafii ja jestem mistrzem fotografii. Rozmaite zdjęcia robię ja, wdówek mężatek ślicznych pań. Pani ma bardzo ładne plecy, panienka zdolna jest do hecy. W tym aparacik stawiam wzdłuż i robię zdjęcia raz, dwa i mój aparacik działa znakomicie. Jak zrobi pamiątka, to na całe życie. Mój aparacik działa znakomicie. Jak zrobi pamiątka, to na całe życie. Ja teraz Państwu powiem śmiało, ja teraz zdjęć już robię mało. Przy takim kuście nie chce się, przy każdym zdjęciu zgrzeje się. Dawniej pracował mi normalnie, dziś nawet nie chcę radykalnie. I tak obiektyw stracił gust, za fotografa trza mieć gust. Mój aparacik jest zbuksowany i na emeryturka jest odesłany. Mój aparacik jest zbuksowany i na emeryturka jest odesłany. I na emeryturka jest odesłany. Mój aparacik jest zbuksowany
i na emeryturka jest odesłany. Mój aparacik jest zbuksowany i na emeryturka jest odesłany. Mój aparacik jest zbuksowany i na emeryturka jest odesłany. Miłe panie, a teraz zaśpiewamy piosenkę, którą tak wszyscy lubicie, jak to Geno powiedział, że tak tyle czasu w tym oknie wystał, nie? No to jedziemy, stoję w oknie dla was. Proszę państwo, Jasiu Rys. O. Ja mu tak zazdroszczę tego śpiewania, że też bym coś chciał zaśpiewać. Po proszę włosku. Bardzo. Spróbujemy. Lasciate mi cantare. Początek dobry. Una guitarra in mano. Super. Lasciate mi cantare la canzone piano piano. Słuchajcie, ja się nauczę, to był taki krótki szpil, bo o co tu chodzi? Jasiu Rys
od czasu do czasu bywa w Italii, si? Oui. Oui, naturellement. I we Francji też bywa. I kochani państwo, a najczęściej bywa w Bytuniu i w piekarach. I ostatnio opowiadał mi, że słyszał, jak Marzeniocka go dała z Masztalską. Dobrze go domia? Ja. No i Marzeniocka go do Masztalski i tak. Go do te Masztalsko, jak się kochasz z tym chłopym, zasłoniej forhangi. Nie? Zasłoniej forhangi, jak się kochasz ze swoim chłopym. A do niej go do Masztalsko, te Marzeniocka, ty się kup bryle, bo to nie był mój chłopi, no twój! Kochani państwo, a to jest mój tulipan, który ja teraz na koncercie szlagierowe tulipany dla pań pozwolę sobie elegancko rzucić w kierunku widowni, która pani złapie, to będzie dla niej od serca z najlepszymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Duże brawa, duże brawa. I tak, kochani państwo, zrobiło się tak bardziej jak w Chicago, a to jest Chorzowskie Centrum Kultury. Dwaj faceci poszukiwani. Jeden łysy, drugi długie włosy. Jeden w szlipsie, drugi też w szlipsie. Cisza. Nie widzę, nie słyszę. Hello, boys. Cisza. Nie wyłażą. Jeden Edek, drugi Manek. Nie mam dla państwa dobrych wiadomości. Che cosa è? Si. Edek. Si. I ty, i ona, i pani. Bella ragazza. Signorini. Signorini. Yeah. Edek. Co teraz? Kochaj mnie. I tak trzymać. Nie ty. Mówisz mi nie pierwszy raz, nie śpieszmy się, jest jeszcze czas. Lecz nie wierzę ci. Dajesz mi godzinę, dwie, potem znowu uciekasz gdzieś. Tak dłużej nie może być. Zakochany jestem w tobie, moje serce. Co dzień, zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Kochaj mnie, póki ja nie wypalę się. Albo powiedz nie, to jest mniejsze zło. Kochaj mnie, życie ma tylko wtedy sens. Gdzie taki dzień, gdy zrozumiesz to. Zakochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień. Zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Na wszystko czas. Pamiętaj, że być może raz, nie więcej, los dał szansę ci. Uwierz mi, bo stracisz mnie. Dłużej już nie waha się. Ja czekam. Kochaj mnie,
Moje drogie panie, po takiej dawce erotyzmu chwila zawsze przychodzi na spokój, na tego papieroska, po. W związku z tym na pożegnanie, jeśli chodzi o nas, z życzeniami dla was, żebyście były zdrowe i kochane przez całe życie. Spokojna piosenka dla wszystkich naszych dziewcząt. Tak lubię ten cichy czas przedwieczorny. Szalony świat staje się znowu pokorny. Czerwone słońce idzie spać gdzieś za horyzont. Nadchodzi dobra nocka ze swą czarną walizą. Czarną walizą. Czarną walizą. W ogrodzie coś szepczą mi półsenne drzewa. Leniwy wiatr ty szumi, co liść się rozwiewa. Nie śpiesząc się, nie goniąc się, bo nie potrzeba. Cekiny gwiazd przyszywa noc do sukni nieba. Serce mam jak plaster miodu. Coś każe mi przed ciebie iść tak bez powodu. Nie śpiesząc się, nie goniąc się, bo nie potrzeba. Kolejny raz wstępuję na schody do nieba. Na miłość. I takiej miłości wszystkim wam życzymy. Nie letniej, nie gorącej, ale szalonej. I to z rozwianymi włosami, z pełnym w głosie erotyzmem powiedział Edek Sikora. Duże brawo. Boże, no bo się splączymy tymi grzywami. Popluntumy się, chłopie.
A skoro taka potężna dawka erotyzmu, proszę Państwa, to Edek opowiadał mi w kuluarach taką historię z jego bloku, nie? Bo wiecie, miłość również pcha do zdrady. I taka jedna durk zdradzała męża na siódmym piętrze, wiesz, tam taka lokato blondynka, nie? A hop łaził na polowanie po nocy i roz przyszedł wcześniej. Ta flinta włazi, kopie w drzwi, a tam żona leży w łóżku z kochankiem. No to on wziął ta flinta, wycylował. On go do Hyniek, nie szczylej, bo jak go zaszczelisz, to już nie będziemy mieli sąsiadów. U ostatni. Także u niej bywali częściej. Manek, bardzo dziękuję, no byliście niesamowici. To była super piosenka i założę się, że któraś z pań zakochała się właśnie w Manku albo w Edku. To na pewno się wyjaśni pod koniec koncertu. Zgadza się? Drogie panie, kobiety podobno różnią się bardzo tym, jak przeprowadzają rozmowy telefoniczne. Od facetów oczywiście, nie? Bo faceci to jak chyci telefon, to on już wie, kiedy dzwoni, nie? Halo, słuchasz mnie tam, no siedzimy tutaj, no wiesz jak, nie? Wiemy, no. I tak rozmawiają faceci, potrafią pół godziny. Potem się okazuje, jak to w niektórych kabaretowych wystąpieniach bywa, że on się nagrywał, a nawet o tym nie wiedział. A kobietki zaś idą na zakupy i no wiesz, Krysiu, kupiłam kapitalną bluzeczkę, kapitalnie się czuję, no wiesz, i tak z dwie godziny. Słuchajcie, drogie panie, to wszystko jest prawda, ale o tym najlepiej potrafi zaśpiewać Mariusz Kalaga. To świadczy o tym, że zna kobiety i tych rozmów telefonicznych przeprowadził całe mnóstwo. A zaśpiewa szlagier Zapamiętaj mój numer telefonu. Tak to dzwonimy teraz. On do niej, a ona do niego. One wszystkie piękne są i młode, wystrojone jak z reklamy. Podjeżdżają śniącym samochodem, kroczą dumnie jak prawdziwe damy. Drogie trunki zamawiają w barze, czasem o mnie zahaczą spojrzeniem. A ja śpiewam o dziewczynie z marzeń i mam jedno, jedyne życzenie. Zapamiętaj mój numer telefonu, przecież więcej nic nie chcę, tylko to. Może kiedyś, gdy sama będziesz w domu, nagle zechcesz usłyszeć mój głos. Zapatrzony w ich filmową urodę, potrzebuję kobiet jak powietrza. Gdy w błagałym geście składam dłoń, patrzą na mnie jak na wystrój sali. Ja co wieczór tkwię przy mikrofonie i piosenkę śpiewam dla nich. Zapamiętaj mój numer telefonu, przecież więcej mój głos. Pięknych kobiet
Dziękuję ślicznie. No to skoro już pamiętacie ten numer telefonu, to nie pozostaje nic innego, jak zaśpiewać już teraz to już jesteś tylko moja. Moja, moja, moja!
Mariusz Galaga, teraz jesteś tylko moja. Mariusz, gdyby tu siedziała dama twojego serca, co byś jej powiedział? I love you. Brawo! A ja bym powiedział, teraz jesteś tylko moja. Mariusz Galaga. Skoro ona już jest moja, to tylko mogę jej powiedzieć, kocham cię. Czyli bardzo miłosne wyznania. A ja państwu przypomnę, że oglądacie państwo Szlagierowe tulipany dla pań, koncert z gwiazdami Listy Śląskich Szlagierów. Drodzy państwo, podoba się? Pełna sala, uśmiechy, piękne panie. No dobra, piękni panowie też są. A skoro o pięknych panach mowa, to drogie panie, niespodzianka. Któż może teraz zaśpiewać? Najpiękniejsza podobno część Listy Śląskich Szlagierów? Nie, innych też chwalimy, ale on jest przygotowany. Będzie to totalna niespodzianka. Ja powiem tylko, że ma na imię Jacek, a państwo? Cilski! Witam, dzień dobry, ponownie, dobry wieczór. Witam wszystkie panie, gdyż to dzisiaj wasze święto, kochane. Niestety zmartwię was troszeczkę, dlatego że nie zaśpiewam nic innego jak Lisy z Morza. Lśni już na niebie księżyca złota twarz i toną w morzu maleńkie iskry gwiazd. Pod moje stopy ściele się chłodny piach. W tę letnią noc, gdy plażą idę sam. Tak bardzo chciałbym mieć obok ciebie znów. Brak mi twych dłoni i ciepła twoich ust. Pragnę tej chwili, bym mógł powiedzieć ci, że w moim sercu ciągle jesteś ty. Noc taka ciemna, odkąd cię nie ma, mimo że śpi. Ja w taką ciszę w sercu mym piszę do ciebie list. Myśli me płyną aż za horyzont po blady świt. Czy jesteś tam? Odpowiedz mi. Nie ma, mimo że śpi. Ja w taką ciszę w sercu mym piszę do ciebie list. Myśli me płyną aż za horyzont po blady świt. Czy jesteś tam? Odpowiedz mi. Mam nadzieję, że los nam szansę da. To, co dziś dzieli, dawniej łączyło nas. Gdy ciemną nocą jestem znów całkiem sam, trudno mi wierzyć w słowa twe sprzed lat. Tak bardzo proszę, daj mi znów jakiś znak. Nim noc się skończy, myśli rozwieje wiatr. Gwiazdy na niebie niech tulą ciebie w snach. Zostań w mym sercu, zostaw jakiś ślad. Noc taka ciemna, odkąd cię nie ma, mimo że śpi. Ja w taką ciszę w sercu mym piszę do ciebie list. Świt. Czy jesteś tam? Odpowiedz mi. Noc taka ciemna, odkąd cię nie ma i może śpi. Ja w taką ciszę w sercu bym
piszę do ciebie list. Myśli me płyną aż za horyzont po blady świt. Czy jesteś tam? Odpowiedz mi. Czy jesteś tam? Coś niebywałego, proszę Państwa. Eugeniusz Genowitek. Drodzy Państwo, Jacek Silski. Pięknie dziękuję. Naprawdę znany, znany nie tylko w Chorzowie, ale i na całym świecie. Prosimy, Jacku. Jacku. Proszę Państwa, Jacek Silski jak zawsze skromny. Panie rozgrzane do czerwoności. Jacek. Odpowiedz mi! Czy jesteś tam? Pani, ja się cieszę, że jesteście, po prostu. Proszę Państwa, nie wiem, ale myślę, że Jacek Silski spróbuje a cappella przynajmniej kawałek. A cappella? Tak, prosimy. Nie płacz, kiedy odjadę, serce będę przy tobie. Więc nie płacz, kiedy odjadę, zostawię ci tę piosenkę, która przypomni niepowtarzalne te chwile i słowa cicho szeptane. Ty, amo, to znaczy kocham. Ty, bacio, całuję ciebie, gdy jesteś ze mną, dziewczyno. Tak dobrze mi, jak w niebie, chociaż będę na Karaibach. Wrócę miłości śladem, więc zanuć naszą melodię. Uwaga, trzy razy. I nie płacz, i nie płacz. I nie płacz, kiedy odjadę. Dziękuję pięknie. Drodzy panie, dziękuję bardzo. Oj, niech pani nie płacze. Kochani państwo, zrobiło się tak pięknie, nastrojowo. Widzę łzy szczęścia w oczach pięknych pani. No nawet jeden pan się rozpłakał, Jerunie. Nie wypadło. No dobra, niech go pani przytuli. Kochani państwo, śpiewał Jacek Silski a cappella, a ja miałem okazję zaśpiewać z gwiazdą. Dziękuję za brawa. Ale przed nami jeszcze całe mnóstwo atrakcji, bo to w końcu szlagierowe tulipany dla pań, dla znakomitych naszych szlagierowych pań i to dzisiaj tak odświętnie, wyjątkowo. Kochani państwo, no już za chwilę facet, który po prostu potrafi rozgrzać znakomicie i zawsze śpiewa, do tego tańczy w dobrym tempie. Też na imię ma Jacek, kto to może być? No, drodzy państwo, Jacek Kierok! Najpiękniejszy sen. Chciałbym
Jacek Kierok. Życie to wielka podróż i to szlagierowa podróż, Jacku. Tak jest. Gieno, pozwól, że akurat w tym, a nie w innym momencie proszę bardzo. Złożę na ręce pań wyjątkowe życzenia radości, szczęścia, uśmiechu, wszystkiego, drogie panie, naj. I oby ten dzień dzisiejszy utkwił wam jak najdłużej w pamięci. Ale Gieno, ja nie wiem, czy ty widzisz. Ja ciemność widzę, ciemność. Tu nie ma hopów. Tu są same kobitki. Drogie panie, mogę ja im coś powiem? Ale zamgliło mi w oczach. Nie wiem, czy to przez te kobitki. No to musisz powiedzieć, babciu, gdzie jesteś? I oni jest czerwony kapturek kopie. W każdym bądź razie, drogie panie, ja was proszę, nie godejcie tego w duma. Ja. Tu hopów nie ma, ja wam coś powiem. Czym się różni mężczyzna od muchy? Nie wiecie, już wam godą, bo mucha jest upierdliwo ino latem, a facet cały rok. Pierunie, a ja myślą, że inaczej bzykko. Słuchajcie państwo, co by nie powiedzieć, szlagierowe tulipany dla pań. Przepiękna atmosfera, wypełniona sala. Ja sądzę, że również widzowie przed telewizorami. No cóż, szlagierowo i pięknie, no ale życie jest pełne niespodzianek. I wszystko piękne, co się pięknie kończy. Także powoli będziemy kończyć nasz koncert, no z całą przyjemnością. Powiem, że uśmiechnięte buzie naszych pań to nagroda za cały trud i całą pracę dzisiejszego wieczoru w Chorzowskim Centrum Kultury. I tak oto, proszę państwa, prosto z Amsterdamu Jacek Kierok wylądował przed chwilą na dachu Chorzowskiego Centrum Kultury, przywożąc piękne tulipany z amsterdamskich pól. Tak jest. I w lożek przez kumin, a Jacek czysty. Ja? To taki czysty kominiarz Jacek Kierok. A ja zaproszę na scenę teraz wszystkich wykonawców, z którymi dzisiaj państwo spotkaliście się na koncercie i którym, myślę, warto serdecznie podziękować. Tak oto Tomek Calicki, Agnieszka i Sandra. Jasiu Rys, oczywiście Edek Sikora i Manek Potyka, czyli Edmans. Co by nie powiedzieć, facet z morza, nie, facet od szlagierów, Jacek Silski. Oj, te kobiety, no i obok niego gwiazdor znany nie tylko dobrze kobietom, Mariusz Kalaga. A obok mnie Jacek Kierok, Jolu, za chwilę cię poprosimy,
to jego świeżo upieczona małżonka. I również ja Państwu dziękuję. Eugeniusz Witek Geno. Drodzy Państwo, dla Pań na tym koncercie szlagierowe tulipany prosto z Amsterdamu żegnamy się gorąco. Jacek Kierok. Soul.